Na rynku jest zaskakująco dużo czterodrzwiowych coupé. Audi ma A5 i A7 Sportback, Mercedes ma CLA i CLS, BMW ma, chwileczkę, chyba za cztery takie modele, Volkswagen ma Arteona, a Kia... Zaraz, jaka Kia? To jest Kia Stinger. Czterodrzwiowe coupé z mocnym silnikiem, napędem na tylną oś lub na wszystkie koła. Samochód sportowy czy raczej GT? Sponsorem odcinka jest Hella, dostawca żarówek i wycieraczek. Ten egzemplarz ma nawet GT w nazwie, ale to oznacza też 370-konny silnik V6 o pojemności 3,3 litra z podwójnym turbo. Do silnika jeszcze wrócimy. Tymczasem skupmy się na nietuzinkowym projekcie. Całość przypomina mi na przykład Maserati Quattroporte czy Porsche Panamera. Niezłe towarzystwo. Długa maska z nisko opadającym przodem. Kierunkowskazy w kształcie diamentów, które zdają się ciąć powietrze. Wloty powietrza na rogu i na masce. Te drugie mają tylko funkcję estetyczną i szczerze mówiąc Kia mogła z nich zrezygnować. Z boku też jest ciekawie. Wyloty powietrza za nadkolami są prawdziwe. Tamtędy ucieka rozgrzane powietrze z hamulców Brembo. Powietrze z wylotów zdaje się żłobić dolną część drzwi. Nieco poniżej linii okien przetłoczenie rozszerza się w tył samochodu, podczas gdy górna część auta zwęża się. Jedynie z tyłu zabrakło fantazji. Moim zdaniem tył jest zbyt gruby, ociężały. Nie pomagają ani światła z ciągnącą się przez środek listwą, ani cztery końcówki wydechu. Jak na tak gruby tył, 406-litrowy bagażnik to słaby wynik. Być może byłby lepszy, gdyby Kia zrezygnowała z dojazdowego koła zapasowego, ale nie zrezygnowała. Za to brakuje systemu aranżacji przestrzeni bagażowej, nie ma też haczyków na siatki z zakupami, są tylko takie zaczepy, żeby przebić tam siatkę i na przykład przyblokować jedną czy dwie walizki, żeby nie latały. Próg jest wyższy niż niższy. Klapę bagażnika można otworzyć i zamknąć tym przyciskiem. Brakuje przycisku do zamykania wszystkich zamków. Czy jest coś dobrego w tym bagażniku? Tak. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie mamy płaską przestrzeń ładunkową, ale żeby to zrobić, trzeba pofatygować się do tyłu, ponieważ tu nie ma żadnych cięgien, które by służyły do składania tych oparć. W związku z czym chodźmy do tyłu. Przypadłością wielu czterodrzwiowych coupé jest ograniczone miejsce z tyłu. O ile z miejscem na kolana nie jest źle, o tyle pod fotelem brakuje miejsca na stopy i ilość miejsca nad głową też jest skromna. W podłokietniku są uchwyty na napoje, przez środek biegnie duży tunel, więc lepiej nie wpychać tu trzeciego pasażera. Nad tunelem są nawiewy klimatyzacji i gniazda 12-woltowe oraz USB. Z przodu widać, że projektanci Kia skupili się głównie na kierowcy. Kokpit jest elegancki, prosty, funkcjonalny. Aluminiowe dodatki ładnie kontrastują z czarnymi elementami. Są uchwyty na napoje, ładowanie indukcyjne, gniazdo 12-woltowe i USB. Fotele są ogrzewane i wentylowane, schowki są przeciętnej wielkości. Pod podłokietnikiem miło byłoby zobaczyć dodatkowe gniazdo USB. Kia Stinger jest sporym samochodem, w dodatku ciężkim, waży ponad 1800 kg, więc 370-konny silnik V6 w wersji GT ma co robić, ale robi to bardzo dobrze. 4,9 sekundy od 0 do setki to lepszy czas niż BMW 440i X-Drive Grand Coupé, niewiele gorszy niż Audi S5 Sportback. Oczywiście, że Quattro. Mowa o bardzo drogich, luksusowych samochodach, których ceny zaczynają się dziesiątki tysięcy powyżej Kii i to zanim je porównywalnie doposażymy.
Silnik o pojemności 3,3 litra z podwójną turbiną nie traci wigoru nawet przy prędkościach autostradowych. Kiją Stinger można podróżować bardzo szybko i równie szybko stracić prawo jazdy. Hamulce są niezłe, ale podczas hamowania czuć masę samochodu. Stinger jest w miarę komfortowy, to znaczy przy prędkościach autostradowych zaczyna dawać się we znaki szum powietrza. Zawieszenie dobrze tłumi pojedyncze nierówności, ale na serii wybojów czuć, że konkurencja radzi sobie z tym lepiej. W GT mam aktywny układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu, to znaczy podczas manewrów, na przykład na parkingu, nie trzeba dużo kręcić kierownicą. Układ kierowniczy jest lekki w trybie komfortowym, natomiast w trybie sportowym stawia oczywiście większy opór. A propos trybów, Kia Stinger ma tryby inteligentny, czyli automatyczny, ekonomiczny, komfortowy, sportowy i sportowy plus. Do zmiany trybów służy pokrętło znajdujące się na środkowej konsoli. W trybie sportowym, oprócz responsywności układu kierowniczego, zmienia się też reakcja na pedał gazu i działanie skrzyni biegów. 8-stopniowy automat dłużej trzyma przełożenia, zmiana jest bardziej agresywna. W trybie Sport Plus ograniczone jest działanie kontroli trakcji. Kontrolę trakcji można też wyłączyć zupełnie. Jeśli oczekujecie teraz zdjęć driftującego Stingera, muszę Was niestety rozczarować. Z napędem na wszystkie koła auto ma niewiarygodną wręcz przyczepność. Owszem, można spróbować wprowadzić Stingera w ślizg, ale natychmiast wyciąga go dołączany sprzęgłem wielopłytkowym napęd na przednią oś. Nie mam na podorędziu toru z wystarczająco szybkim i szerokim zakrętem, żeby próbować cokolwiek więcej. Oszczędność nie jest mocną stroną Stingera z silnikiem V6. Producent obiecuje ponad 10 litrów na setkę w cyklu mieszanym. I to jest wynik realistyczny. Z zaledwie 60-litrowym bakiem oznacza to częste wizyty na stacji benzynowej. Fotel kierowcy można opuścić bardzo nisko. Podejrzewam, że niektórzy kierowcy zechcą go ustawić nieco wyżej. Widoczność ograniczają duże słupki, a jest też problem z widocznością przez ramię. Fotel pasażera trzeba tak ustawić, żeby oparcie było na wysokości słupka B, inaczej nic nie widać, nawet przez boczną szybę z tyłu. W związku z tym przydaje się system ostrzegający o pojazdach znajdujących się w martwym polu. Informacje z tego oraz z innych systemów pojawiają się na wyświetlaczu head-up. Kia Stinger ma też m.in. adaptacyjny tempomat oraz system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. Czy ten samochód ma w ogóle jakieś wady? Dźwięk, a właściwie jego brak. Ani silnik Stingera, ani wydech nie brzmią. Zresztą zaraz Wam pokażę. Przełączymy się teraz w tryb sportowy. To, co słyszycie, to jest dźwięk generowany z głośników. Sympozer dźwięków można, na szczęście lub nie na szczęście, ale można go wyłączyć z poziomu systemu inforozrywki gdzieś tu w ustawieniach. Zaraz zobaczymy. Proszę, tu ciach, dźwięk. I normalnie w dźwięku jest aktywny dźwięk silnika, proszę, zminimalizowany, normalny, wzmocniony. Teraz był wzmocniony. Ponadto niektóre elementy wykończenia wnętrza ewidentnie pochodzą z tańszych modeli Kia i Hyundai'a. Wprawdzie nawigację można podłączyć do smartfona i w ten sposób mieć bieżące informacje o ruchu drogowym, ale to także nawigacja rodem z tańszych modeli Kia. Przyzwoita, ale na tym poziomie cenowym spodziewałbym się czegoś lepszego. A ceny Kia Stinger zaczynają się od 150 tysięcy złotych za wersję L z 255-konnym, dwulitrowym silnikiem benzynowym i napędem na tylną oś. Do wyboru jest jeszcze 200-konny diesel z napędem na tylną oś lub na wszystkie koła. Wersja GT kosztuje 235 tysięcy złotych i właściwie ma wszystko. Dopłacić trzeba za lakier, opcjonalny panoramiczny dach i ewentualnie system automatycznie wzywający służby ratunkowe w razie wypadku. Trudno znaleźć samochód o takich osiągach, z takim wyposażeniem, w tak niskiej cenie. Jedynym realnym konkurentem jest 280-konny Volkswagen Arteon, który pewnie okaże się przyjemniejszym samochodem w codziennym obcowaniu, ale nie tak unikalnym jak Kia Stinger. A jak Tobie podoba się Kia Stinger? Tania alternatywa dla Audi, BMW i Mercedesa? Czy może konkurent dla Volkswagena Arteona?
daj mi znać w komentarzach pod filmem, oceniaj, subskrybuj, dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Czy wiecie, że żarówki zawsze wymieniamy parami? Albo co zrobić, kiedy dotkniemy żarówkę palcami? Ilu z Was tak naprawdę wozi żarówki zapasowe w swoim aucie? Specjalnie dla Was firma Hella stworzyła bazę wskazówek i ciekawostek przydatnych przy wyborze odpowiedniego źródła światła. Wszystkie odpowiedzi na nurtujące Was pytania znajdziecie na stronie żarówkihella.pl.